Witam w szkole sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu studium Pisma Świętego. Dziś kolejne rozważania z cyklu Kosmiczny konflikt. Wielki bój rozpoczął się w niebie, ale toczy się też na naszej planecie. Wspaniale jest uczyć się ze Słowa Bożego. Jakże ono jest ważne. Temat zajęć: motywowani nadzieją. Podczas tego kosmicznego konfliktu możemy żywić nadzieję, jeśli ufamy Jezusowi. Zapraszam na zajęcia. Dziś poprowadzi je Sabina. Cieszę się, gdy studium prowadzą też inni nauczyciele, bo jest to inspiracja dla tych, którzy zastanawiają się, czy nie zorganizować takiej interakcyjnej grupy. Witam również nasz zespół. Cieszę się, że jesteście z nami. Jako ludzie motywowani nadzieją, powinniśmy szukać Pana, gdy jest jeszcze czas. Sabino, zapraszam Cię do prowadzenia studium. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami. Zanim całkowicie poświęciłam się posłudze duszpasterskiej, działałam na polu stosunków międzynarodowych. Ponieważ w tym cyklu rozważań zajmujemy się kosmicznym konfliktem, przypominają mi się studia, podczas których uczyliśmy się o utrzymaniu pokoju i rozwiązywaniu konfliktów. Jest wiele innych sformułowań, którymi możemy posługiwać się w tej dziedzinie. Gdy podczas toczącej się wojny pojawia się niepewność, gdy nie wiadomo, jak zakończy się konflikt, zaczynają się negocjacje. Podejmuje się działania dyplomatyczne, można zdecydować o wspólnym użytkowaniu zasobów lub utworzyć strefę buforową. Można też pójść na różnego rodzaju ustępstwa. Poszukuje się wspólnej płaszczyzny z wrogiem, by doprowadzić do zawarcia pokoju. Jednak wróg, z którym mamy do czynienia w kosmicznym konflikcie, nie jest ziemskim wrogiem. Gdy chcemy prowadzić z nim negocjacje pokojowe, on właśnie wtedy atakuje. Gdybyśmy próbowali porozumieć się z nim w sprawie pomocy humanitarnej, on zaatakowałby najsłabszych zamiast im pomóc. A gdybyśmy chcieli porozmawiać z nim o dzieleniu się zasobami, on nie zadowoliłby się odrobiną. Zagarnąłby wszystko, zostawiając nas z niczym. Biblia mówi, że on jest jak lew ryczący, gotów wszystko pochłonąć. Dlatego nasz Bóg, kierując się nieskończoną mądrością, zamiast trzymać nas w niepewności co do wyniku wielkiego konfliktu, od samego początku naszej historii, ukazanego w Księdze Rodzaju, zapewnił nam rozwiązanie problemu, bo to on jest zwycięzcą. A to znaczy, że gdy kusi nas, by negocjować z wrogiem, powinniśmy pamiętać, że z nim nie ma co negocjować, bo on nie ma nic do zaoferowania. Nie podzieli się żadnymi zasobami, nie złagodzi naszego bólu. Jeśli zaczniemy z nim negocjować, on może tylko jeszcze bardziej uprzykrzyć nam życie. Bardzo się cieszę, że Bóg nie tylko powiedział nam, jaki będzie koniec wszystkiego, ale ukazał też, jak będą wyglądały etapy tego procesu, to znaczy kosmicznego konfliktu. Każdy krok ukazany w proroctwach świadczy o tym, że Bóg nad wszystkim panuje i że nie mamy negocjować z naszym wrogiem. Pamiętając o tym, dziś przyjrzymy się najważniejszemu wydarzeniu w tym konflikcie. Dzięki temu zrozumiemy, dokąd zmierzamy i jak będzie wyglądało rozwiązanie tego konfliktu. Chodzi o powtórne przyjście Jezusa, o nadzieję, którą wiążemy z tym wydarzeniem. Przyjrzyjmy się mu. Otwórzmy Ewangelię Jana. Pedro, Ewangelia Jana, rozdział 14, wersety od 1 do 3.
To nie jest jedyny taki cytat. Tylko w Nowym Testamencie powtórne przyjście Jezusa wspomniane jest ponad 300 razy. Oto jeden z tych cytatów. Czytam z Biblii Warszawskiej. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jeszcze jeden cytat. Gladys, list do Tytusa, rozdział 2, od wiersza 11 do 14. A później poproszę Travisa o zacytowanie listu do Hebrajczyków, rozdział 9, wersety 27 i 28. Ale najpierw Gladys. List do Tytusa, rozdział 2, od wiersza 11 do 14. Czytam z Biblii Warszawskiej. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Dziękuję. Travis, list do Hebrajczyków. Czytam z Biblii Zaręby. I jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd, tak Chrystus raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Amen. Chwała Bogu. To tylko trzy cytaty z Pisma Świętego mówiące o tym wielkim wydarzeniu, o powrocie Jezusa. Ewangelista Jan pisze, że Zbawiciel powróci, by zabrać nas ze sobą. Widać, że nie zostaniemy tu zbyt długo. Z listu do Tytusa dowiadujemy się, że powrót naszego Pana nie będzie jakimś mało znaczącym wydarzeniem. Czytamy o objawieniu chwały wielkiego Boga i o tym, że łaska Boża jest zbawienna dla wszystkich ludzi. List do Hebrajczyków potwierdza, że Chrystus ukaże się drugi raz. Dlaczego ważne jest, byśmy mieli pewność powrotu Jezusa w chwale? Pedro, żyjemy w świecie opanowanym przez konflikt. Jezus zapewnił swoich naśladowców, że choć bitwa dalej się toczy, On już odniósł zwycięstwo i powróci, by spełnić naszą błogosławioną nadzieję. Będzie to powrót w chwale i błogosławieństwo, którego oczekujemy. Wiedząc, że Bóg już zwyciężył i że w życiu mieszkańców ziemi dokonuje On dzieła zbawienia, możemy skupić się nie na walce, ale na przemianie, której Bóg dokonuje w naszym życiu. Wspaniała myśl. Nie musimy żyć w strachu. Możemy żyć w nadziei Jego rychłego powrotu. Nie kierujemy wzroku na konflikt, obawiając się, że może jednak przegramy. Gladys, w poprzednich rozważaniach mówiliśmy o wielu osobach, które cierpiały,
przeszły wiele prób i zmarły. Jaki byłby sens tego wszystkiego, gdyby Jezus nie miał wrócić? Gdyby na tym życiu wszystko miało się zakończyć, to byłoby żałosne. Nacierpieć się, umrzeć i tyle. Bóg daje nam nadzieję. To prawda, w tym konflikcie wielu cierpi i ma poważne problemy, ale jest coś, czego możemy wyglądać. Amen. Ta nadzieja pomaga nam nie skupiać się na konflikcie. Dzięki niej patrzymy w przyszłość, czerpiąc pokrzepienie z przykładu wierności ludzi, którzy ucierpieli w tym konflikcie, ale też będą mieli udział w wieczności po powrocie Jezusa. Heidi? Zastanawiając się nad tym pytaniem, pomyślałam o planie zbawienia. Istota boska stała się człowiekiem. Jezus żył bez grzechu i z własnej woli oddał za nas życie, by odkupić nas z grzechów. W końcu zmartwychwstał. Teraz zasiada na tronie po prawicy Ojca, ale dopiero gdy powróci, gdy usunie grzech, śmierć, cierpienia, ból i choroby, plan zbawienia zostanie wykonany. To wydarzenie nadaje sens naszemu życiu. Naprawdę jest naszą wielką nadzieją. Dziękuję. To wydarzenie niesie pociechę. Kieruje nasz wzrok ku wieczności. Tchnie nadzieją i jest zwieńczeniem planu zbawienia. To Bóg je zapowiedział. Nie powinniśmy bać się tego wydarzenia, wiedząc, że jest ważnym elementem Bożego planu dla ludzkości. Jasonie, czy chciałbyś coś dodać? Najważniejsze jest to, że nasze relacje z Ojcem Niebieskim zostaną przywrócone do stanu z ogrodu Eden. Dlatego nie możemy doczekać się tego dnia. Dzięki Chrystusowi znów zapanuje piękno, którym będziemy mogli cieszyć się przez wieczność. Chwała Bogu. Powtórne przyjście Jezusa to nie tylko rozwiązanie naszych ziemskich problemów. Oznacza ono ponowne połączenie z Bogiem, bo Jego pragnieniem jest nie tylko nasze zwycięstwo nad światem, ale spędzenie z Nim wieczności, połączenie rodziny ludzkiej z Bogiem. Już w Księdze Rodzaju Bóg zapewnił ludzi o swoim zwycięstwie. Nie dlatego, że lubi walczyć i chce pysznić się wygraną, ale dlatego, że od samego początku miał plan prowadzący do pojednania nas ze sobą i spędzenia z nami wieczności. Więź miłości będzie łączyć nas z Bogiem i ze sobą nawzajem. O to chodzi w drugim przyjściu Jezusa. Chwała za to Bogu. Przyjrzyjmy się teraz kilku cytatom biblijnym, które ukazują, jak będą wyglądać te wydarzenia. Travis, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, od wiersza 27 do 31. Poproszę też Jeffreya o przygotowanie cytatu z Apokalipsy Jana, rozdział 1, werset 7. Najpierw Travis i Ewangelia Mateusza. Czytam z Biblii Warszawskiej. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Jeffrey, a później omówimy te cytaty. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili, i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Amen. Czego Jezus nauczał? Puja. Będzie to wydarzenie widzialne. Ujrzy go wszelkie oko i słyszalne. Przyjdzie z dźwiękiem trąby wśród aniołów. Zobaczymy Jego przyjście. John. Będzie to wydarzenie słyszalne, widzialne i pełne chwały. Mateusz pisze, że Chrystus przyjdzie z wielką mocą i chwałą. Uczniowie nie byli w stanie znieść przedsmaku tej chwały, więc tego, jak będzie wyglądała pełnia Jego chwały, nie da się wyrazić słowami. Jeffrey? Czy drużyna sportowa po odniesieniu zwycięstwa pojękuje albo siedzi cicho? Nie. Zawodnicy cieszą się ze zwycięstwa. Chrystus i aniołowie będą się radować. Jezus przyjdzie, by zabrać nas do domu. My też będziemy się cieszyć. I to będzie piękne. Oczekujemy wspaniałego wydarzenia. Każdy będzie mógł zobaczyć Boga w Jego chwale. Pedro, będą też ludzie niezadowoleni z powtórnego przyjścia Jezusa. Dla tych, którzy mu się sprzeciwiali, będzie to czas rozpaczy. Dla nich objawienie Jego chwały będzie oznaczać sąd. Słuszna uwaga. Dla niektórych ludzi powtórne przyjście Jezusa będzie powodem do lamentacji. Jezus powróci jako zwycięzca. Ujrzymy Go w Jego chwale. Jednak niektórzy podniosą lament. Pastorze? Mateusz pisze, że aniołowie zgromadzą wybranych Bożych. Z cytatu, który za chwilę odczytamy, i ze słów Jezusa zapisanych w 6 rozdziale Ewangelii Jana, wiemy, że podczas Jego powrotu nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych. Ktoś może zastanawiać się, co stanie się z wiernymi naśladowcami Boga, którzy w średniowieczu zginęli męczeńską śmiercią. Powrót Jezusa w chwale na pewno ich nie ominie. Wybrani zostaną zgromadzeni przez aniołów, by już na zawsze być z Panem. To bardzo pokrzepiająca myśl. O tym wydarzeniu mówi pierwszy list do Tesaloniczan. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie pisze o tym, o czym wspomniał pastor Derek. Zaria, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety od 13 do 18. Proszę Cię o ich odczytanie. Czytam z Biblii Warszawskiej. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.
Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Amen. Wspaniałe zapewnienie. Możemy wiele nauczyć się z tego fragmentu. Na co zwróciliście w nim uwagę? Jedna z moich przyjaciółek straciła męża w Afganistanie i została z dwoma małymi synami. Odwiedziłam ją, mając ze sobą Biblię. Chciałam ją pocieszyć. Powiedziała mi tak: mój mąż pewnie spiera się z Jezusem, prosząc Go, by pozwolił mu wrócić, bo widzi, jak cierpimy. Tak bardzo chcieli znów z Nim być. Przeczytałam jej ten tekst. Była zdziwiona. Wyjaśniłam jej, że jej mąż odpoczywa, że zasnął i odpoczywa do czasu powtórnego przyjścia Jezusa. Nie musisz się martwić, że on cierpi, patrząc na was z góry. On odpoczywa, a my oczekujemy powrotu Jezusa. Ktoś może powiedzieć: no, ale to jest tylko opinia apostoła Pawła. Jednak w wersecie 15 czytamy: to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Czyli Jezus w specjalnym objawieniu powiedział Pawłowi: tak to będzie wyglądać. Apostoł pisze tak wyraźnie, bo sam Jezus objawił mu, co się stanie. Apostoł Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, napisał te słowa, byśmy byli przygotowani na to wydarzenie, byśmy żyli w nadziei i dzielili się nią z bliźnimi. Nancy wspomniała o osobie, która nie miała jasności w tej sprawie i nie mogła cieszyć się nadzieją. Mamy okazję, by się nią dzielić. Tendi? Niedawno straciłam kolegów z pracy. Duch Święty przypomniał mi ten tekst. Podniósł mnie na duchu i natchnął nadzieją, bym nie smuciła się jak ci, którzy nie mają nadziei. Jestem podekscytowana, czytając, że gdy Jezus zstąpi z nieba z okrzykiem, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Będzie to wydarzenie pełne chwały. Wtedy zobaczę tych, którzy odeszli, którzy zasnęli w Panu. Te słowa dały mi nadzieję i podniosły mnie na duchu. Posługuję się nimi, by dodawać otuchy tym, którzy stracili bliskich. Piękna myśl, dziękuję. O tym wydarzeniu czytamy również w Dziejach Apostolskich. Rozdział pierwszy, od wiersza 9 do 11. Jason, Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wersety od 9 do 11. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Co potwierdzili ci dwaj aniołowie? Pedro: Jezus wstąpił do nieba w formie cielesnej i tak samo powróci. Nie chodzi o to samo miejsce, ale o to, że wróci tak samo, jak był widziany przez uczniów. Myślę, że podkreślona jest tu forma cielesna Chrystusa. Przyszedł w ciele i tak samo powróci, by zabrać nas do domu. Będzie to wydarzenie widzialne. Zobaczymy Jezusa w Jego uwielbionym ciele. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytaliśmy, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, ale na obłokach spotka się z Nim ktoś jeszcze.
Żyjący święci. No właśnie, wyczekujemy tego dnia. Przytoczmy jeszcze kilka cytatów z Ewangelii Mateusza. Puja, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, od wiersza 23 do 27. Dlaczego ważne jest, byśmy wiedzieli, jak będzie wyglądał powrót Chrystusa na ziemię? Czytam z Biblii Warszawskiej. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Amen. Czy zauważyliście tu jakiś nowy element? Dlaczego ważne jest zrozumienie tego, jak Jezus powróci? Puja. Jezus z troską mówi, że w dniach ostatecznych nawet wybrani mogliby być zwiedzeni. Zrozumienie istoty drugiego przyjścia Chrystusa może uchronić Jego naśladowców przed zwiedzeniem. Jeśli nie czerpiesz tej wiedzy z Pisma Świętego, to uwierzysz, gdy ktoś ci powie, że Jezus pojawił się tu albo tam. Uwierzysz nawet w to, że po Jego powrocie będziesz mieć jeszcze drugą szansę. Pismo Święte wyraźnie uczy, że gdy Jezus powróci, to będzie koniec. Dlatego Biblia mówi, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, czyli przed powrotem Jezusa. Chwała Bogu za ten cytat. Gladys? W czasie swojego krótkiego życia wielokrotnie słyszałam w wiadomościach, że Jezus już przyszedł. Nawet moi znajomi, którzy chodzą do kościoła, mówili, pojedźmy do Brazylii, pojedźmy do takiego czy innego miasta, bo Jezus tam jest. Jezus mówi o swoim powrocie tak konkretnie, żebyśmy nie ulegli zwiedzeniu. Jeśli studiujemy Słowo Boże, jeśli szukamy Pana i zrozumienia u Ducha Świętego, to nie będziemy zwiedzeni. Trzeba uczyć się o tych wydarzeniach, bo nie powinniśmy żyć w nieświadomości. Trzeba mieć jasne zrozumienie tego, co się wydarzy, by nie ulec zwiedzeniu. John? Jednym z fałszywych poglądów jest wiara w sekretne pochwycenie. Niektórzy uważają, że powrót Chrystusa będzie miał charakter duchowy. Zrozumienie nauczania Biblii w tej kwestii chroni nas przed licznymi zwiedzeniami, które niestety wciąż są popularne. Widzę, że Zaria się zgłasza. Po jej uwadze przejdźmy do kolejnej kwestii. Trzeba pamiętać, że o tym dniu i godzinie nie wie nikt. Czyli my też nie wiemy, kiedy Jezus powróci. Należy o tym pamiętać i być cały czas gotowym, bo Zbawiciel może powrócić w najmniej spodziewanym momencie. Choć nie znamy dnia ani godziny powrotu Zbawcy, Biblia pokazuje, jak ważne jest zrozumienie tego wydarzenia i wyczekiwanie go. Dobrze jest zgłębiać proroctwa biblijne, które mówią o tym wydarzeniu. Tak bardzo chcielibyśmy wiedzieć, kiedy Jezus przyjdzie ponownie. Wróćmy do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jeffrey, wersety od 29 do 33. Po odczytaniu tych wersetów zastanówmy się, czego według Jezusa możemy dowiedzieć się o czasie Jego powrotu. Od wiersza 29. Czytam z Biblii Warszawskiej.
A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Travisie, wiem, że bardzo lubisz proroctwa. Czego ten fragment uczy nas o czasie powrotu Jezusa? W całej Biblii, zwłaszcza w tym rozdziale, podawane są znaki. W objawieniu Jana czytamy: oto przychodzę jak złodziej. Jednak Jezus nie przyjdzie jak złodziej dla tych, którzy na Niego czekają. Po drodze podaje nam punkty odniesienia. Przed chwilą czytaliśmy, że zaraz po udręce owych dni pojawią się wymienione znaki i po nich Jezus powróci. Jezus po drodze podaje nam znaki. Po pierwsze, proroctwa dano nam, byśmy ufali Bogu, a po drugie, by ludzie wierzący raz za razem przypominali sobie, że Jego przyjście jest tuż, tuż. Jezus wkrótce powróci i chce, by wszyscy byli gotowi. Co jeszcze możemy wiedzieć o czasie Jego powrotu? Nancy? Wymienione są konkretne wydarzenia. Zaćmienie słońca, które miało miejsce 19 maja 1780 roku i spadanie gwiazd w nocy z 12 na 13 listopada 1833 roku. Więc rzeczywiście mamy punkty odniesienia, a spadanie gwiazd jest wymienione jako ostatnie. Naprawdę żyjemy u kresu dni. Biblia mówi, że Jezus wkrótce powróci, ale teraz to jest już naprawdę wkrótce. Derek, cały rozdział 24 mówi o znakach. Wojny, wieści wojenne, zarazy, trzęsienia ziemi. Najważniejszym znakiem jest szybkie zwiastowanie Ewangelii. Ewangelia głoszona jest na świadectwo. Dzieje się to za pośrednictwem mass mediów o zasięgu globalnym. Ewangelia ma dotrzeć do całego świata, ale pojawiają się też fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, którzy mówią: pokój i bezpieczeństwo, wszystko będzie dobrze. Jeszcze inni mówią: Jezus nie przyjdzie dosłownie, On przychodzi do naszych serc, gdy Go przyjmujemy. Ale Jezus nie tak opisywał swój powrót. Wszystkie znaki z tego rozdziału potwierdzają, że powrót Jezusa jest pewny. Problem polega na tym, że chcemy ustalić konkretną datę. Mierzyliśmy się z tym w historii Kościoła. Niektórzy powiedzieli, i to nie raz, znamy datę. Wystarczy wspomnieć Williama Millera i jego ruch. Ci ludzie w jednym mieli rację. Jezus na pewno powróci. Podoba mi się to, co powiedziała Zaria. Powinniśmy być gotowi codziennie, bo tylko tak będziemy gotowi w tym ostatecznym dniu. Pismo Święte mówi, że nie możemy poznać dnia powrotu Jezusa. Ale wspomniane wydarzenia świadczą o tym, że ten czas się zbliża. Przytoczmy cytat, do którego nawiązaliśmy. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, od wiersza 36 do 42. Tendi.
Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na polu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. Dziękuję. Już pierwszy zacytowany werset mówi, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Choć być może bardzo chcielibyśmy to wiedzieć, nikt nie ma takiej wiedzy. Przyjrzyjmy się teraz historii Williama Millera. Derek wspomniał, że byli pobożni ludzie, którzy tak samo jak my chcieli zobaczyć powrót Jezusa. Poświęcili się studium Pisma Świętego, by dowiedzieć się więcej o tym wydarzeniu. Zwróćmy jeszcze uwagę na ten ostatni cytat. Niektórzy błędnie rozumieją słowa jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Uważają, że chodzi o drugą szansę. W Ewangelii Łukasza, rozdział 17, wiersz 37 czytamy: gdzie Panie? On zaś rzekł do nich: gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Innymi słowy, gdy Chrystus powróci, ci, którzy zostaną, będą martwi, zniszczeni blaskiem Jego przyjścia. Sprawiedliwi, którzy powstaną z martwych, i ci, którzy będą żywi, zostaną porwani na spotkanie Pana. Nie myślmy, że możemy poczekać do powrotu Jezusa, by dostać drugą szansę. Ci, którzy będą zostawieni, to ludzie martwi, rażeni blaskiem Bożej chwały. Słuszna uwaga. Dziękuję, że to podkreśliłeś. Rzeczywiście niektórzy na podstawie tego cytatu dowodzą, że będzie druga szansa. Teraz skupmy się na historii Williama Millera. Był on bardzo ważną postacią, także dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Czy moglibyście powiedzieć, kim był William Miller i do jakiego przekonania doszedł na podstawie studium proroctw biblijnych? Puja. William Miller żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Pierwotnie był deistą. W wojnie w 1812 roku walczył po stronie Amerykanów. Doszedł do wniosku, że skoro przetrwał wojnę, to zapewne dzięki wpływom opatrzności. To skłoniło go do studium Pisma Świętego i porównywania różnych jego fragmentów. Zgłębiając treść proroctw Księgi Daniela, doszedł do wniosku, że może uda mu się ustalić datę powrotu Jezusa na ziemię. Tak w skrócie wyglądał początek jego historii. Wiemy, że później nastąpiło wielkie rozczarowanie, ponieważ Jezus nie powrócił wtedy, kiedy się go spodziewano. William Miller studiował Pismo Święte, był przekonany o słuszności tego przesłania i czuł, że zgodnie z Bożą wolą powinien głosić rychły powrót Jezusa. Co ciekawe, Miller nie był entuzjastą w wyznaczaniu dat końca, bo przecież znał te wersety. Ale im bardziej zgłębiał proroctwo z 8 rozdziału Księgi Daniela, tym bardziej przemawiała do niego ta interpretacja. Analizując to proroctwo, zauważamy, że Miller błędnie zdefiniował oczyszczenie świątyni. Uważał, że oznacza to oczyszczenie ziemi.
Dzięki dalszemu studium Pisma Świętego odkryto, że świątynia, o której jest tu mowa, to nie ziemia, ale świątynia niebiańska. Błędna interpretacja proroctw skłoniła niektórych do dalszego zgłębiania treści Pisma Świętego. Oto jeden z kluczowych wersetów, na podstawie których William Miller odkrył znaczenie wydarzenia, o którym mówił Pedro. Jason, Księga Daniela, rozdział 8, wiersz 14. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I powiedział do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Jak William Miller doszedł do wniosku, o którym mówił Pedro? John? William Miller uważał, że ziemia jest świątynią. Czytał o niebiańskiej świątyni, o świątyni w czasach Mojżesza. Doszedł do wniosku, że świątynia jest ziemią, która powinna zostać oczyszczona ogniem. W tym proroctwie podany jest pewien okres. Po dokonaniu obliczeń Miller pierwotnie doszedł do wniosku, że Chrystus powróci wiosną 1843 roku. Na podstawie dalszego studium Biblii zapowiadano, że będzie to jesień 1844 roku. Miał rację, że Jezus powróci, ale pod tym względem popełnił błąd. Pytanie, jak doszedł do takiej daty? Otóż w 9 rozdziale Księgi Daniela podano, kiedy rozpocznie się okres 2300 lat. Miller wyszedł od roku 457 przed Chrystusem. Dokonał obliczeń i doszedł do wniosku, że oczyszczenie świątyni nastąpi w 1844 roku. Jak się później dowiemy, chodziło o niebo, a nie o ziemię. W postawie Williama Millera bardzo podoba mi się to, co powiedział po tym strasznym rozczarowaniu. Skupiłem się na innym czasie. Kolejna data? Nie. Miller powiedział, dziś, aż do jego przyjścia. Wracamy do myśli wyrażonej przez Zarię. W tym samym 24 rozdziale Jezus powiedział, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Powrót Jezusa jest pewny. Warto zgłębiać temat 2300 lat oczyszczenia świątyni i tego, czego Chrystus dokonuje teraz w niebiańskiej świątyni. Milleryci jednego byli pewni i w tym mieli rację. Jezus powróci w chwale. Powinniśmy dzielić się tym przesłaniem, bo nawet dziś ludzie wyznaczają daty. Jedni mówili rok 2000, inni 2015. A to jest zwiedzenie szatańskie. Bo Jezus chce, żebyśmy byli gotowi dziś, a jesteśmy dziś gotowi, jeśli w pełni Mu ufamy. Chwała Bogu, chwała Jezusowi. Posługując się biblijnymi zasadami interpretacji proroctw, William Miller najpierw wyznaczył pewien okres, nie jeden dzień, ale pewien okres. Przewidywał, że Jezus wtedy powróci. Ale jak wspomniał pastor Derek, nastąpiło wielkie rozczarowanie, bo wbrew oczekiwaniom powrót Jezusa nie nastąpił. Kolejne wydarzenia doprowadziły do pogłębionej interpretacji i do zrozumienia tego, co to proroctwo tak naprawdę znaczy. Nawet w tej przykrej sytuacji, która wyniknęła z błędu, pojawiły się pozytywne skutki. Bóg wykorzystał to do budowania swojego królestwa. Puja?
No właśnie, studiując Pismo Święte, zauważamy, że po rozczarowaniach Bóg może łatwiej dotrzeć do naszych serc, bo jesteśmy bardziej otwarci, zastanawiając się, w czym pobłądziliśmy. Uczniowie, w ogóle Żydzi, oczekiwali Mesjasza, który przyjdzie jako król, podbije Rzymian i podniesie rangę narodu żydowskiego. Ale pomylili się, bo Jezus przyszedł jako skromny, w ich mniemaniu, zwykły człowiek. Gdy został ukrzyżowany, byli bardzo rozczarowani. Ale po rozczarowaniu niektórzy studiowali Pisma i w końcu zrozumieli istotę pierwszego przyjścia Jezusa. Również William Miller i jego towarzysze byli rozczarowani. Ale z tego rozczarowania zrodził się zapał do głębszego studium Słowa Bożego. Jakie były rezultaty jego zwiastowania? Jednym z nich było ponowne skierowanie uwagi na Pismo Święte. Pedro, Jezus przychodzi, bądź gotowy, bądź gotowa dziś. Bóg nie chce, żebyśmy zwlekali albo żyli w strachu przed tym, co ma nadejść. Bądźcie gotowi dziś i bądźcie niewzruszeni. Ta gotowość wynika z codziennego przebywania w Bożej obecności. Mamy też głosić Boże przesłanie, to znaczy wieść o Jego powrocie. To jest dla mnie błogosławiona nadzieja. Jak podkreślił Puja, ludzie prowadzeni przez Ducha Świętego, pomimo wielkiego rozczarowania, dalej zgłębiali prawdy biblijne i, jak zaznaczył Pedro, nadal pragnęli dzielić się tymi prawdami, przede wszystkim o powtórnym przyjściu Jezusa i coraz lepiej poznawali swojego Zbawiciela. Jason? Nieraz może nam się wydawać, że coś wiemy, ale tak nie jest. Nie powinniśmy się zniechęcać, tylko wciąż wracać do Pisma Świętego, tak jak Berejczycy, którzy sprawdzali, czy to, co im mówiono, jest prawdą. Amen. Heidi? Nawet gdybyśmy mogli przewidzieć ten dzień, to w tym grzesznym świecie pewny jest tylko dzień dzisiejszy. Jutro nie jest nam zagwarantowane. W jednej chwili możemy stracić życie. Jak mówi Pismo Święte, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Bądźcie gotowi dziś. Amen. Choć William Miller popełnił błąd, wyznaczając datę powrotu Jezusa w chwale, to jednak pewność, którą żywił w swoim sercu, była w pełni uzasadniona. Jego postawa zachęca nas do dalszego zgłębiania tej kwestii. Ale zamiast wyznaczać daty, powinniśmy robić coś innego. Czego jeszcze uczy nas ta historia? Nancy? Działalność Williama Millera przyczyniła się do odnowy religijnej, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Studiując Księgę Daniela i Objawienia Jana, inni ludzie doszli do takich samych wniosków. To przesłanie poruszyło serca setek osób z różnych wyznań. Jak już to było wspomniane, ożywienie przygotowało serca tych ludzi do dalszego poznawania Jezusa. Zbliżamy się do końca tego studium. Gladys, do jakich zmian w Twoim życiu skłania Cię Bóg podczas oczekiwania drugiego przyjścia Jezusa? Ewangelia Jana, rozdział 17, wiersz 3 mówi: a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Bóg zachęca mnie, bym poznawała Go lepiej dzięki studium Jego Słowa. W tym roku przekonał mnie, bym nie tylko czytała je dla siebie, ale dzieliła się nim z bliźnimi. Codziennie modlę się do Boga, by pokazał mi, z kim mam się dzielić, bo Jezus przyjdzie wkrótce. Bardzo Ci dziękuję. Gdy czytam książkę albo oglądam film, nie chcę, żeby ktoś mi mówił, co będzie dalej albo jakie będzie zakończenie. Gdy ktoś mi je zdradzi, tracę zainteresowanie przedstawioną historią i lektura nie jest już tak zajmująca.
Jednak mam koleżankę, która woli wiedzieć na początku, jak potoczą się losy bohaterów, bo dzięki temu nie dręczy jej niepokój. Jeśli chodzi o końcowe wydarzenia naszej historii, to jestem wdzięczna Bogu, że zdradził nam zakończenie. Dzięki temu nie musimy żyć w niepokoju. Nie musimy przeżywać huśtawki emocjonalnej, zastanawiając się, czy Bóg aby na pewno powróci i czy wybawi nas z tego wielkiego konfliktu. Możemy żyć nadzieją, polegając na Bogu, który zostawił nam zapowiedź zwycięstwa. Modlę się, byśmy wszyscy pozostali z pewnością w sercu co do tego, że Jezus odniósł dla nas zwycięstwo. Oto nadzieja, której powinniśmy się trzymać. Dziękuję Ci, Sabino, i Wam za to, że byliście z nami. Tak, powrót Jezusa jest cudowną, błogosławioną nadzieją. On chce, byśmy trwali w gotowości przez to, że w pełni ufamy Mu jako swemu Zbawcy. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to studium. Polegamy na Twojej zbawczej miłości w pełni objawionej przez Twojego Syna Jezusa. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który prowadzi nas w tej podróży, byśmy mogli z radością powitać powracającego Zbawcę. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne studium. Jezus, Wasz Zbawca, jest z Wami. Idźcie i bądźcie błogosławieństwem dla bliźnich. Opracowanie wersji polskiej, Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Dźwięk Daniel Morozowski. Kierownik produkcji Marek Micyk. Czytał Mirosław Harasin.